Pamięć o tragicznych wydarzeniach ze stycznia 1945 roku musi być wiecznie żywa. Dbają o to uczniowie gimnazjum nr 3 w Gliwicach oraz środowiska kombatanckie. Co roku młodzi i starsi gliwiczanie spotykają się na cmentarzu centralnym. To spotkanie bardzo ważne, bo świadków wydarzeń II wojny światowej żyje coraz mniej. Dla kombatantów spotkania pokoleń to bardzo ważne chwile. To jest uroczystość patriotyczno-historyczna, z której ja jako stary człowiek już muszę być zadowolony. Cieszę się bardzo, że jeszcze siły pozwalają na to, żeby uczestniczyć w tej całej uroczystości. Wiele osób nie wie o tym, że w Gliwicach były 4 podobozy Auschwitz-Birkenau. Uczniowie przyznają, że na lekcjach historii mówi się o tym niewiele. Gimnazjum nr 3 dba jednak o to, aby pamięć nie zaginęła. Uczniowie przygotowali nawet przedstawienie. Za elektrycznymi kratami kurczowo trzymają się życie. W błocie pracują, głodni, spragnieni. Gdybyśmy zapomnieli, co się wtedy tak naprawdę działo, to mogłoby nas to spotkać w przyszłości. Jak mówi nasz wiersz kończący, nie bądźmy jak te obłoki płynące, co wszystko widziały, a nic nie powiedziały. Tak zwane marsze śmierci były okrutne. Z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wyruszyły pochody ludzi. Hitlerowcy chcieli odsunąć się jak najdalej od linii frontu i szli w głąb Rzeszy. Przez Gliwice w styczniu 1945 roku maszerowało co najmniej 14 tysięcy jeńców. Agata Cira, dyrektor gimnazjum nr 3, podkreśla, że zarówno uczniowie, jak i kombatanci uważają, że nie tylko warto, ale i trzeba pamiętać o tych, którzy zginęli. Spotkanie pokoleń to najlepsza lekcja historii. Historii, która uczy wartości, która uczy szacunku, która uczy pamięci o tym, co było, o tragicznych losach w czasie II wojny światowej. Spotkania odbywają się pod pomnikiem ofiar przemarszu, który znajduje się na cmentarzu centralnym. Biorą w nich udział uczniowie gliwickich szkół, kombatanci, byli więźniowie obozów, wojsko, posłowie oraz władze miasta. W takim dniu jak ten dzisiejszy warto jest przypomnieć słowa Jana Pawła II, który powiedział, że świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi, szeroki nurt pokoleń, by przekazywać innym wspólne dobro ojczyzny. Te słowa w takiej sytuacji, w takiej okoliczności jak ta dzisiejsza zyskują na znaczeniu i przybierają szczególny walor. Tych, którzy zginęli i walczyli za wolność ojczyzny, uczczono minutą ciszy. Była również salwa honorowa. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeństwu! Ładuj! Salwo! Pan! Wystąpił również zespół Kombatant. Warte podkreślenia jest to, że wiele szkół wystawiło swoje poczty sztandarowe. Za rok zapewne znów pokolenia spotkają się w tym samym miejscu, bo trzeba i warto pamiętać.